Dzień dobry, witam pana serdecznie w Bolesławcu. Pierwszy raz pan jest w Bolesławcu? Teraz jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego pierwszy raz. Dzień dobry, witam serdecznie. Bolesławiec kojarzy się z ceramiką. Lubi pan bolesławiecką ceramikę? No piękna sprawa. To jest jeden z takich skarbów regionu dolnośląskiego. Naprawdę polecam wszystkim i można nie tylko się chwalić w Polsce, ale i za granicą. To są takie perełki, które musimy pokazywać. Jaki jest cel dzisiejszego spotkania? Dzisiaj jestem cały dzień na Dolnym Śląsku. Zaczynamy tutaj od spotkania i z samorządowcami, z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też z mieszkańcami. Chcę rozmawiać szczególnie o tych sprawach, które najbardziej dotyczą dzisiaj mieszkańców. Na pewno o polityce rodzinnej i o tych moich doświadczeniach z ministerstwa, ale też o samorządności, o samorządzie, o roli samorządu. Zbliżają się wybory samorządowe. Niewątpliwie to już jest kampania. To już jest kampanię samorządową. W jaki sposób? Od Bolesławca powiedzmy. Na Dolnym Śląsku od Bolesławca. Jutro będę na Warmii i Mazurach, więc dość intensywny ten tydzień, ale cieszę się, że tutaj na Dolnym Śląsku. Jesteśmy we władzach województwa dolnośląskiego. Jest wielkie wyzwanie przed nami zdobyć jak najlepszy wynik. Trzeba najpierw obronić samorządność, chcemy wzmacniać, decentralizować dalej Polskę. Chcemy kontynuować tą misję. W swoich wypowiedziach, że chce pan od Prawa i Sprawiedliwości wyrwać rolników. Czy to prawda? Polską wieś, małe miejscowości, nasze miejscowości, nasze miasteczka, nasze małe ojczyzny. Po pierwsze, mamy inną wizję Polski pod względem zarządzania. My jesteśmy za państwem zdecentralizowanym, gdzie decyzje podejmuje się najbliżej obywatela w gminie, w powiecie, w województwie, a nie wszystkie decyzje muszą zapadać w Warszawie. To, czy żłobek powstaje, jak ma wyglądać ulica, gdzie ma przebiegać wodociąg, to nie jest decyzja rządu, to jest decyzja samorządu. Trzeba ich tutaj w tych rzeczach wspierać. Samorząd jest moim zdaniem zagrożony, samorządność. Coraz więcej kompetencji trafia do Warszawy, a jest odbierana społecznością lokalną. Wczoraj jakaś taka lepsza informacja od naczelnika państwa, że tak powiem, przepraszam kolokwialnie, że wycofuje się z tej dwukadencyjności. No, widać, że opór, jak jest twardy, silny i jest ciągły, bo my rozpoczęliśmy walkę z tą propozycją od stycznia. To jest 5 miesięcy wielu spotkań w całym kraju, organizowania samorządowców w Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, powołanie zespołu parlamentarnego do spraw obrony polskiej samorządności. Wiele inicjatyw w całym kraju, demonstracji, protestów dało efekt. Widać, że też w samym środowisku PiS była niechęć do tego pomysłu. Była też chyba niechęć prezydenta Dudy. Dobrze, że na tym etapie zostało to zatrzymane, choć ja do końca wiary nie daję. Tu się nie zna ani dnia, ani godziny dzisiaj w polskiej rzeczywistości, więc trzeba być ostrożnym i pilnować dalej. Dlatego ten objazd po kraju w sprawie samorządności będę realizował i będę kontynuował. Panie profesorze, czy PSL nie jest za miękki w tych wszystkich rozmowach, negocjacjach? Tam, gdzie trzeba, jesteśmy twardzi, bo są przestrzenie do dyskusji, jest przestrzeń, gdzie się mówi za kardynałem Wyszyńskim, non possumus, nie pozwalam. Nie pozwolimy na zawłaszczanie naszej tradycji, tożsamości. Nie pozwolimy na niszczenie patriotyzmu i zawłaszczanie też patriotyzmu. Nie pozwolimy na ograbianie i wyzyskiwanie polskiej wsi, tak jak to ma miejsce teraz przy chaosie z dopłatami, przy wieku emerytalnym dla rolników, bo wszystkim się obniża, a rolnikom z dnia na dzień się podnosi. Przy sprawach związanych z handlem na przykład z Rosją, czy w sprawie samorządności. Tutaj jest twarde, jasne stanowisko. My zawsze tym, którzy wygrywają wybory, życzymy dobrze, bo życzymy dobrze Polsce. I dajemy szansę. Daliśmy szansę rządowi PiS-u, ale on tej szansy nie wykorzystał. Jeden dobry program nie zmienia oblicza ani Polski, ani całej formacji politycznej. Nie można tylko powiedzieć 500+ i wszystko inne możemy zdewastować, bo z tego po prostu nic nie będzie. A na co pozwolicie? Możemy współpracować właśnie w polityce rodzinnej, bo 500+ jest kontynuacją naszej polityki rodzinnej. Możemy dyskutować w sprawach związanych z sprawami na przykład rozwoju żłobków, przedszkoli. No, w tym gruncie bym szukał polityki społecznej najbardziej chyba. Na dzień dzisiejszy. Choć widzę, że tam też już błędy zaczynają się pojawiać, bo szykuje się zmiana nowelizacja ustawy o żłobkach, gdzie chce się ograniczyć ilość opiekunek przypadających na dzieci
w żłobkach, przeciwko temu protestują już rodzice, więc tych punktów zapalnych jest niestety coraz więcej. Mogliśmy współpracować w ustawie apteka dla aptekarza, tak, taki projekt został przyjęty też naszymi głosami, więc są te punkty, gdzie my pokazujemy, że na pewno nie będziemy opozycją totalną, ale są wartości, których nie oddamy, nigdy nie będziemy głosować za ustawami niezgodnymi z konstytucją, niezgodnymi też z naszymi wartościami. Czego pan życzy bolesławieckim samorządom? No, życzę odwagi, bo ona jest dzisiaj potrzebna. Dzisiaj trzeba tej odwagi nie tylko w sięganiu po środki, bo kiedyś to było bardzo ważne, żeby odważnie zgłaszać wnioski, ale dzisiaj też trzeba odwagi w bronieniu swojego prawa do samostanowienia w małych ojczyznach, do zrzeszania się w różnego rodzaju organizacje, które mają silny głos, bo sami do niczego nie jesteśmy zdolni, tylko wspólnie możemy pokazać, że samorządność jest ważna. Życzę powodzenia w wyborach, bo już ten czas wyborczy się wielkimi krokami zbliża. Dziękuję panu. Dziękuję, miłego dnia.